Robiąc ostatnią choinkę, pomyślałam sobie jeszcze o Was, że pewnie u niektórych z Was pojawi się pytanie, no dobra, zawsze podłączaliśmy choinkę do poprzedniej, a tutaj musimy złączyć ją z dwóch stron. Więc generalnie, jak to zrobić? To jest bardzo proste, może niektórzy z Was po prostu o tym wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, to teraz to pokazuję. Ja już oczywiście zrobiłam wszystkie moje choinki, wiem, miałam dokończyć to wczoraj, ale skończyłam to o drugiej w nocy, więc jakby nie miałam już siły, żeby włączać kamerę. I myślę, że światło też nam by nie pozwoliło na to. Więc dlatego nagrywam to dopiero dzisiaj, ale jeszcze dzisiaj to po prostu dokończę. Ok. Teraz tak. Jeszcze damy Was trochę jaśniej. Przybliżymy. Ok. Teraz mogę zacząć. Zrobiłam trzy rzędy. Wiadomo, każdy ten element ma cztery rzędy, więc w tym czwartym będziemy się łączyć. Robimy łańcuszek. Ok. Ten raz, dwa, trzy oczka. Teraz bierzemy tą choinkę z prawej strony, bo zawsze z lewej strony, bo zawsze podłączamy się do tej z prawej. Wbijamy się tutaj. I standardowo robimy oczko ścisłe. Ok. I teraz obracamy naszą robótkę. I kontynuujemy to, co do tej pory. Czyli jeszcze dwa dodatkowe w tym samym oczku. Raz, dwa. Pojedyncze. A na samym końcu, no to już jest tak, jak do tej pory podłączaliśmy się do tej choinki, która była z prawej strony. Czyli do tej, którą robiliśmy poprzednio. I w ten sposób do samego końca. I zaraz Wam pokażę, jak tą choinkę wykańczamy, tą całą serwetkę w sumie wykańczamy. Powiem Wam szczerze, że wyszła przepiękna. Na pewno znajdzie się na moim stole wigilijnym. Chociaż kusi mnie, żeby podarować ją komuś w prezencie. Ale to jeszcze zobaczymy. Na pewno jest bombowa. Myślę, że każdy, kto ją zrobi, będzie takiej samej myśli. Fakt faktem, jest bardzo prosta, ale też jest czasochłonna. Policzyłam sobie, mniej więcej zrobienie jednej choinki to jest około 15-20 minut. Choinek jest 12. Także no naprawdę około 6 godzin. Myślę, że chyba, że ktoś już ma taką wprawę. Ja akurat na kordonkach rzadko pracuję. Chociaż chyba to zmienię dzięki temu szydełkowi, bo naprawdę super się je trzyma w ręce. Dobra, widzimy się za chwilę. I będziemy ją wykańczać. Hurra! Zrobiłam całą serwetkę. Cieszę się naprawdę jak dziecko, bo nie spodziewałam się tego, że to jest takie czasochłonne. A poza tym, że jest taki efekt. Ok, ja skończyłam moje 12 choinek. Mam nadzieję, że jeżeli jesteście w tym momencie, to Wy też. Przy tej części tego filmiku. I teraz zrobimy jeszcze otoczkę tych pięknych choinek, by ta cała serwetka miała taki mega, mega wydźwięk. Długo się zastanawiałam, czy dokończyć ją zielonym, czy białym, ze złotą nitką, ale powiem Wam, że zakochałam się tak w tej białej, złotej nitce, że zrobię to tym. Gdziekolwiek jesteście, radziłabym Wam zrobić to, co ja. I podłączyć się w tym miejscu, gdzie ja, bo będzie Wam najłatwiej. Dokładnie tutaj. Ja się podłączę i zaraz się Wam pokażę. Ok, pierwszy rząd wykończenia. Zaczynamy pomiędzy dwoma choinkami. Standardowo. Trzy oczka do góry. Raz, dwa, trzy. I w to samo oczko robimy jeszcze jeden słupek nawijany. Następnie, czekajcie, nie przyszło, ok. Następnie, dam Was jeszcze troszkę bliżej,
Okej. Okej. Następnie 7 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I liczymy. 8 słupków i wbijamy się w 8 oczko. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wbijamy się słupkiem nawijanym. Dobra. Ok. Jest. Następnie 7. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7 i tym razem wbijając się tutaj w brzeg tej nóżki robimy oczko ścisłe. Ok, teraz 3, raz, 2, 3 i w trzecie. Trzeci słupek. Raz, dwa, trzy. Robimy dwa. Słupki. Tylko, że razem łączone. Znaczy, tu. Przepraszam. Jeden słupek i drugi słupek nawijany. Dopiero w następnych będziemy robić razem łączone. W następnym rzędzie. No i teraz wracamy. Raz, dwa, trzy. Tutaj na końcu robimy oczko ścisłe. 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Liczymy tutaj od dołu 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 6 słupek. Jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I robimy słupek nawijany. Który mi nie wyszedł. Mi się pokręciło. Ok. Szósty słupek nawijany. Ok. Teraz znowu 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I już jesteśmy znowu tu, gdzie zaczynaliśmy. I tutaj robimy dwa słupki nawijane. Raz. I dwa. I zaczynamy od początku. I tak przez całą naszą piękną serwetkę. I widzimy się w rzędzie drugim. Rząd drugi. Jeszcze w sumie będą trzy rzędy. Teraz jest rząd drugi. O, gdzie ta nitka? Ok. Przechodzimy pomiędzy dwa słupki. Jeszcze ostrość. Pomiędzy dwa słupki. I robimy trzy oczka łańcuszka. Jeden słupek nawijany. Trzy oczka do góry. I dwa słupki łączone. Czyli tylko przez jedno i teraz drugi wbijamy przez jedno i przez wszystkie trzy. I tak będziemy teraz robić te słupki łączone, tylko wiadomo, tam gdzie zaczynamy musimy zacząć od łańcuszka. Dobrze, następnie. Trzy oczka do góry. I tutaj po prostu to duże oczko, dwa słupki nawijane. Raz i dwa. 7 oczek łańcuszka. 4, 5, 6, 7. Znowu tutaj dwa słupki nawijane. Raz, dwa. Trzy oczka łańcuszka, dwa duże oczko, 7 oczek łańcuszka, dwa
kolejne duże oczko. Następnie 3 oczka łańcuszka. I teraz pomiędzy 2 słupki. 2 razy wspólnie łączone, czyli raz, 2 łączymy wspólnie, 3 oczka łańcuszka i dokładnie to samo, dokładnie w to samo oczko, czyli raz, 2 i łączymy wspólnie i znowu 3 oczka łańcuszka, teraz już wracamy, 2 słupki w duże oczko, które powstało z łańcuszka. Raz, 2. Następnie 7. 3, 4, 5, 6, 7 oczek łańcuszka. I znowu 2 słupka. 2 słupki. Kolejną przerwę. Raz, 2. 3 oczka łańcuszka i teraz pomiędzy te słupki robimy dokładnie to samo. 2 słupki razem łączone, 3 oczka do góry i 2 słupki razem łączone. I tak dookoła, bo teraz jesteśmy dokładnie w momencie, w którym zaczęłam. Ok, kolejny rząd, trzeci rząd wykańczający. Przechodzimy do środka oczkiem ścisłym. Raz, 2, 3. Raz, 2. I łączymy razem. 3 oczka do góry. I 3 słupki łączymy razem. Raz, 2. I 3. Łączymy razem. Następnie 7 oczek łańcuszka, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i teraz w to duże, omijamy to małe w to duże, standardowo 2 słupki nawijane, raz, 2, znowu 7, raz, 2, 4, 5, 6, 7 i teraz już będzie tak na zmianę. Teraz pomiędzy te 2. 3 słupki razem łączone, 3 oczka do góry, 3 słupki razem łączone. Raz, 2, 3. Razem łączymy. Raz, 2, 3. I znowu. Raz, 2, 3. Okay. I 7, 2, 7 oczek łańcuszka, 3 słupki razem łączone, 3 oczka do góry, 3 słupki razem łączone. I tak dookoła. I widzimy się potem w ostatnim rzędzie. I kolejny, tym razem już ostatni rząd. I będziemy mieli gotowe. Pewnie każdy z Was się cieszy tak samo jak ja. Dobra. Czekajcie, troszkę jaśniej. Ok. Znowu przychodzimy tutaj do środka. 3 oczka do góry. 3 słupki w sumie razem łączone. Ok. Oczko do góry i znowu 3 słupki razem łączone. Raz. 2. 2. 3. Ok, następnie 7 oczek łańcuszka, 4, 5, 6, 7 i teraz tak, słupek podwójnie nawijany, czyli dwa razy nawijamy na szydełko, wbijamy, przez 2, przez 2, słupek podwójnie nawijany, przechodzimy do drugiego dużego oczka, przez 2, przez 2. Zostają nam 3. Łączymy w jedno. 7 oczek łańcuszka. 5, 6.
6, 7. No i tu robimy to samo. 3 słupki podwójnie nawijane, a czyli razem 3 słupki razem łączone. Jedno oczko do góry, 3 słupki razem łączone. 7 słupek podwójnie nawijany, razem łączone ze słupkiem. Podwójnie nawijanym. I tak dookoła, bo już zaraz Wam pokażę, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Ok. Teraz będzie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I znowu mamy 2 duże oczka. Podwójnie nawijamy. Przechodzimy. 1, 2. Raz, dwa i wszystko razem. I znowu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I teraz jesteśmy w tym miejscu, gdzie zaczynaliśmy. Kontynuujemy i widzimy się już na samym końcu, bo chcę Wam pokazać mój efekt. Skończone. I co? Świetnie to wygląda, muszę Wam powiedzieć. Muszę to tylko wyprasować. Pokażę Wam to trochę bardziej z góry. O. Pozakańczać tutaj te niteczki. Naprawdę, jestem mega zadowolona i czekam na Wasze efekty. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.